Cześć, witam Was w kolejnej serii Stay Creative. Serii, która jest poświęcona tak naprawdę aplikacjom dla dzieci. I wybrałem kilka nieszablonowych aplikacji, które są przypisane różnym kategoriom wiekowym. Zaczniemy oczywiście od najmłodszych, czyli 3-4-latków. Później przejdziemy do trochę starszych, 5-7-latków. Następnie 8-9-10. No i na końcu 10, 11, 12, nawet 13-latkowie, jak i dorośli. Więc mam dla Was pakiet fantastycznych aplikacji. Dlaczego powiedziałem, że to są nieszablonowe aplikacje? Ponieważ większość z nich to gry. To gry, które według mnie świetnie można wykorzystać do rozwijania kreatywności, nauki angielskiego, czy po prostu nauki liczenia. Są też świetnym punktem wyjścia do rozmowy zarówno o tym, co się dzieje w naszym otoczeniu, o naszym ciele, czy o na przykład takich prostych rzeczach jak różnice między ludźmi. Dlaczego niektórzy są blondynami, dlaczego niektórzy mają niebieskie oczy, a nie brązowe. Więc zostańcie ze mną. Na początku, tak jak mówiłem, zaczniemy z aplikacją dla 3-4-latków. Aplikacją nazywaną przez córkę mojego przyjaciela Przyjaciele po prostu, ponieważ mamy tu do czynienia z kilkoma fantastycznymi zwierzakami. Ta apka to nic innego jak Sagomini. Jedna aplikacja, ale w środku jest wypełniona ogromną ilością minigierek. Co najlepsze, aplikacja jest dostępna w subskrypcji, czyli cały czas jest aktualizowana. I to chyba jest najlepsze rozwiązanie i fakt o tym, że młoda Nina mniej więcej po raz pierwszy spotkała się z tą aplikacją, jak miała 3 lata. Teraz ma 6 i nadal jest nią zafascynowana. Świadczy tylko jak najlepiej o tej apce. Ona się cały czas zmienia, cały czas pojawia się coś nowego i cały czas można wyciągnąć właśnie tą nową rzecz z niej, tak? Można odkryć coś fantastycznego. Ale dlaczego wybrałem tą aplikację poza tymi wszystkimi plusami, o których wspomniałem? Po pierwsze, w aplikacji znajdziecie, tak jak mówiłem, wiele różnych małych gierek. Na czym one polegają? Są podzielone na tak naprawdę kilka typów. Po pierwsze mamy coś w rodzaju przygodówek, czyli po prostu wybieramy swojego bohatera, czy to będzie piesek, czy to będzie kotek, czy to będzie chomiczek, czy ptaszek. To już od Was zależy. Wybieramy naszego bohatera i razem z nim przemieszczamy różnego rodzaju krainy. Wśród tych krain oczywiście znajdziecie kosmos, znajdziecie przestworza, znajdziecie podwodny świat, jak i na przykład Saharę, tak? Więc to jest taka część bardzo rozrywkowa tej apki i warto ją wykorzystać do po prostu takiego rozluźnienia przed czymś bardziej poważnym, przed rzeczami, które mogą sprawić, powiedzmy, pewnego rodzaju trudność dziecku. Kolejnym typem apek są takie apki czysto kreatywne. Mówiąc apki, oczywiście mam na myśli te minigierki, które się tu znajdują. Czysto kreatywne. Jedną z takich moich ulubionych w tym przypadku, zaraz i Niny między innymi, zaraz ją tylko sobie tu znajdę, bo ich jest naprawdę ogrom, jest aplikacja, która umożliwia tworzenie kapeluszy. To, co jest najlepsze w tej apce, to to, że nie jesteśmy za bardzo ograniczeni tym, co ona nam daje, tylko ogranicza tak naprawdę nas tutaj kreatywność dziecka. Okej, mam. Jak widzieliście, dużo razy musiałem scrollować, ale bez obaw. Jeżeli wasze dziecko zacznie używać Sagomini, to na dole jest taki przycisk serduszka, w którym znajdziecie wszystkie ulubione apki, podzielone pod względem właśnie tych takich ulubionych, jak i miejsc. Tutaj na przykład, jak widzę, Niny ulubione miejsca to ciemny las, jakieś przestrzenie bardzo mocno ośnieżone, no i wspomniana Sahara oraz kosmos. Ale wracamy do apki, czyli Hatmaker, nasz producent kapeluszy. I o co w niej chodzi? Tak jak wspomniałem,
odwiedzają nas goście i musimy wytworzyć im kapelusze. Aplikacja jest fantastyczna do tego, aby po pierwsze porozmawiać o kształtach i kolorach i stworzyć coś kreatywnego. Na początku wybieramy podstawowy kształt kapelusza, przechodzimy dalej, możemy ten kształt dowolnie zmienić, czyli właśnie możemy dodać różnego rodzaju elementy, możemy coś wyciąć, na przykład otwór po środku kapelusza lub użyć po prostu nożyczek, aby nadać mu bardzo kreatywny kształt, który nam odpowiada. Gdy już kształt kapelusza jest gotowy, wystarczy przejść dalej i wybieramy jego podstawowe kolory, nakładając różnego rodzaju wzory. Tych wzorów jest pewna ilość, ale jest na tyle ich dużo, że spokojnie każdego wybranego młodego twórcę kapeluszów one zadowolą. Po wybraniu podstawowego wzoru przechodzimy do malowania. I to, co jest najzabawniejsze, w większości przypadków, kiedy pokazuje się tę aplikację, kiedy bawimy się nią, aby właśnie stworzyć coś nowego, aby pobudzić kreatywność, to poza tym, że wybraliśmy na początku wzór główny, deseń tego kapelusza, to później następuje jego wielkie zamalowywanie i ewentualnie dodawanie jakichś plamek kolorystycznych. Ja sobie pozwolę tu, podobnie jak większość dzieci, z którymi bawimy się tą apką, zamalować całkowicie kapelusz. Jest to bardzo proste, po prostu przesuwamy szybko palcem po wybraniu odpowiedniego koloru. Dodam kilka plamek, żeby wyglądał w miarę ciekawie. I to, co jest najlepsze, to kwestia ozdób. I tutaj możecie pobawić się już trochę bardziej, bo ozdoby to są zarówno owoce, warzywa, jakieś ozdoby związane ze świętami, czyli na przykład jakieś gwiazdki, bombki, tego typu rzeczy, świeczki. Więc możecie na przykład wymyślić z dzieckiem jakiś temat przewodni, że na przykład kapelusz ma być kapeluszem na urodziny, to ma być kapelusz na jakieś święta, albo może kapelusz dla kogoś, kto jest fanem truskawek, tak? I umieszczamy po kolei te wszystkie ozdoby. Możecie też na przykład liczyć, ile tych ozdób jest, tak aby od razu ćwiczyć też umiejętności takie czysto matematyczne. I gdy już wasz kapelusz jest gotowy, pora na zdjęcie. Ale zdjęcie nie tylko naszej postaci. Nasza postać oczywiście może być sfotografowana na dowolnym tle, ale jeżeli wybierzecie aparat i nakierujecie swoim iPadem na dziecko, zobaczycie, że ten kapelusz, który on stworzyło, może nałożyć na siebie. Może nałożyć go na swoją głowę, oczywiście wirtualnie. I będziecie mieli pamiątkowe zdjęcie z takim kapeluszem. Jest to bardzo pobudzające kreatywność, szczególnie to zakończenie, że to dziecko widzi ten kapelusz na sobie. Może spowodować, że po prostu zakocha się w tym i będzie chciało z wami tworzyć kolejne i kolejne kapelusze. I tu już pozostaje tylko w waszej kwestii, jaki motyw przewodni wymyślicie, w jaki sposób będziecie chcieli kierować dzieckiem, aby stworzyło coś bardziej kreatywnego, coś co będzie odpowiadało aktualnemu czasowi w waszym domu, na przykład właśnie przed świętami Bożego Narodzenia, czy z okazji jakiegoś święta. Pomyślcie też na przykład o takich sytuacjach, kiedy zbliżają się urodziny dziadka, babci i warto zrobić z takiego zdjęcia fantastyczną pocztówkę, ponieważ będzie to coś niezwykłego, a dziecko będzie czuło, że własnoręcznie to stworzyło. To była pierwsza apka i jest ona bardzo, bardzo fajna i właśnie bardzo prosta. A tu oczywiście zapłacę na końcu za nasz kapelusz. I gdy taki kapelusz już będzie gotowy, on sobie tam zostanie i pojawi się oczywiście kolejny gość. Ale nie samymi kapeluszami człowiek żyje. Dlatego wśród tych aplikacji znajdziemy też aplikacje takie, które wśród tych mini gierek znajdziemy także mini gry, które na przykład dotyczą jedzenia. Mamy różnego rodzaju cukiernie, bary, tego typu rzeczy, w których nasi przyjaciele, właśnie te zwierzaczki, królik, chomik, piesek prowadzą bar. Odwiedzają ich kolejne postacie, różnego rodzaju potwory. I tutaj mamy kilka typów tego typu mini gier. Niektóre z nich skupiają się po prostu na liczeniu. Czyli musimy za pomocą poszczególnych, nie wiem, kanapek, ciast i tak dalej liczyć od 0 do 10 i z powrotem od 10 do 0.
to pierwsze będzie utrwalało umiejętność liczenia takiego podstawowego, a po drugie, jeżeli macie uruchomiony głos, dźwięk z tej aplikacji, to także utrwala poszczególne liczby w języku angielskim, tak? Bo oczywiście apka jest zlokalizowana całkowicie w języku angielskim. Jeżeli chodzi o pozostałe takie apki związane z jedzeniem, znajdziecie wśród nich także aplikacje, gdzie trzeba będzie coś stworzyć z gotowych składników i tu dziecko będzie musiało się nauczyć odczytywania takiej obrazkowej książki kucharskiej. Jest to o tyle świetne, że to jest też pewnego rodzaju nauka wykonywania konkretnych poleceń, wykonywania zadań, a poza tym mamy do tego jeszcze różnego rodzaju shakery. Shakery są o tyle fajne, że pokazują, w jaki sposób uzyskać możemy różnego rodzaju kolory, różnego rodzaju faktury w szejkach, które przygotowujemy i co się później stanie. Niektóre szejki po prostu powodują, że nasze postacie mają takie lekko zamrożone. Ja się śmieję, że po prostu mają ten taki syndrom uczucia zamrożonego mózgu, ale inne postacie na przykład zmieniają kształty. Pojawiają się wielkie oczy, rośnie im nos, czy w ogóle zmieniają kształt głowy. I możecie tutaj eksperymentować, bawić się kreatywnie, to na przykład kto wymyśli szejka, który spowoduje największe zmiany, najbardziej spektakularne, najbardziej zabawne. I to jest to coś, co niezwykle pobudza właśnie tą kreatywność. Okej, ale idźmy dalej. Kolejne minigierki to minigry związane z budowaniem, z takimi czysto kreatywnymi rzeczami. Mamy tu możliwość wybudowania miasta w kosmosie, jakichś autostrad, różnego rodzaju wysp, tego typu rzeczy. I co ciekawe, nasze postacie, które się będą przemieszczały po tych miastach, po tych wyspach, po tych drogach, będą zmieniały na przykład swój strój, swój sposób zachowania, swoje pojazdy, w zależności od tego, jak wybudujemy takie miasto czy taką autostradę. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ dzieci w tym wieku 3-4 lata dzięki takim minigrom, mini aplikacjom zaczynają poszukiwać, są bardzo ciekawe tego, co się stanie, gdy coś połączą, gdy inaczej stworzą dany budynek, inaczej stworzą daną drogę, czy na przykład wykorzystają inne klocki, powoduje to taki bardzo szybki wzrost właśnie kreatywności, chęci poznawania nowych rzeczy i poszukiwania jakiegoś sposobu na wyrażanie siebie, wyrażanie swoich wyobrażeń na temat, jak to powinno wszystko wyglądać. Poza takimi mini apkami, które pobudzają kreatywność taką czysto wizualną, znajdziecie tu także mini gierki związane z muzyką i odgrywaniem podstawowych melodii. Tak też, jak widzicie, Sagomini jest aplikacją, która jest wypełniona po brzegi różnego rodzaju minigierkami, które świetnie pobudzą kreatywność u dzieci w wieku takim 3-4 lata, ale równie dobrze mogą się bawić przy tym i 6-latkowie. Poza tym wszystkim apka ma dodatkową apkę dla rodziców, w której możecie kontrolować postępy swojego dziecka. A teraz zaproszę Was na kolejny film, w którym przedstawię Wam, na kolejny odcinek, w którym przedstawię Wam apki dla trochę starszych, dla 5-7-latków. Do zobaczenia.